Witam wszystkich, ja jestem Dominik, zapraszam. W tym odcinku będzie to druga część relacji z Poznań Game Arena. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, od razu tutaj klikaj w adnotację. Najpierw zobacz pierwszą część, a potem drugą, ponieważ pierwsza część również jest bardzo interesująca. Zapraszam również do łapeczki, skomentowania, przede wszystkim skomentowania, bo naprawdę chcę poznać waszą opinię. No a o łapeczkę proszę i o subskrypcję, bo inni youtuberzy też proszą, więc było miło, by mi było, ale najbardziej zależy mi na komentarzu. Okej, no to jedziemy już z pierwszym stanowiskiem. Pozdrawiam swoich znajomych. Nintendo miało naprawdę bardzo dobrze przygotowane stanowisko, było tam wiele różnych gier, i te nowsze, i te starsze. Miało właściwie największy chyba wybór gier, bo w większości na innych stanowiskach to po prostu był albo LOL, albo CS, albo FIFA, albo PlayerUnknown Battlegrounds. I to właściwie były cztery gierki, które rządziły PGA, natomiast Nintendo miało duży wybór, ponieważ i wyścigi, i jakieś coś dla dzieci, i platformówki, i taniec, i FPS-y. Wszystko po prostu Nintendo miało, było bardzo dobrze przygotowane. Walki VR na stanowisku Hypera były naprawdę świetną grą, ponieważ dwie osoby jednocześnie walczyły ze sobą. W jednym pilocie miało się tarczę, w drugim pilocie się miało dysk, takim, którym się strzela. I powiem, że na tym stanowisku wygrałem podkładeczkę, ponieważ byłem jedyną osobą, która na koniec tej walki, którą stoczyłem z drugą osobą, zdobyłem 11 tysięcy punktów. Natomiast zwykle inni gracze i przede mną, i po mnie zdobywali około od 4 do 6 tysięcy punktów. Ja zdobyłem tych punktów dwukrotnie więcej, więc wyjątkowo dostałem podkładeczkę od Hypera. Stanowisko Media Arena było bardzo małe, ale było bardzo dobrze zorganizowane. Tam właściwie było stanowisko Media Arena, Safe Case, Sennheiser słuchawki i jeszcze coś tam jeszcze, chyba było czterech producentów czy wystawców złożyło się na jedno stanowisko. Może Media Arena nie jest dość znanym sklepem, ale naprawdę tam się dużo działo. Był freestyle, był rap, był hip-hop, czy coś tam, był DJ świetną muzę robił. Co jeszcze był? Wujek Samozło. Wujek Samozło w ogóle rapował. Po prostu freestylował o PGA. Pamiętam, jak freestylował i zaczął tak: hi hi hi, ha ha ha, fajnie jest na PGA. Coś takiego, co nie? I tak rozpoczął, a później tam dalej się zaczął rap.
Nagrałem również filmik, jak rapował, który sobie możecie zobaczyć jeszcze na moim kanale, ale to nie jest cały jego rap, ponieważ właśnie ten początek ominąłem. No nie nagrałem, ponieważ takiego szybkiego refleksu nie mam. Twitch jak zwykle po prostu popisał się największym profesjonalizmem. Duża scena, na której cały czas coś się działo, cały czas kogoś ważnego zapraszali, cały czas była jakaś transmisja, no może z małymi przerwami, albo wywiad z youtuberem, albo wywiad z youtuberką, albo po prostu streaming grania jakiegoś youtubera, konkurs cosplay, duża scena, widownia oraz jeszcze oczywiście stanowiska z grami. Oprócz właśnie sceny i widowni były jeszcze stanowiska z grami i to po prostu było mega wielkie. Sami sobie zobaczcie. Jurorki również były bardzo ciekawe. Były to trzy dziewczyny, które wygrały konkurs na najlepszy cosplay w poprzednich latach. Invincible. Na koniec pokażę ponad 60 cosplayerów, którzy mieli naprawdę bardzo dobrze stroje. Było oczywiście trochę wiedźmińskich klimatów, choć samego Wiedźmina nie było. No i w ogóle było też postacie z LoL'a, z Overwatcha były,
jakieś tam wojskowe postacie, właśnie już ciężko to rozróżnić, czy to Battlefield, czy Call of Duty, czy Counter Strike, ale naprawdę było bardzo dużo świetnych cosplayów. Księżniczki jakieś najróżniejsze, fioletowe, różowe, niebieskie księżniczki. Tam już w ogóle się nie mogę nawet połapać, z jakich one to są gier. No dobra, zapraszam do oglądania zdjęć. Okej, to by było na tyle. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji, skomentowania. Proszę bardzo Was, skomentujcie ten odcinek, jeśli dotrwaliście do końca. Zapraszam również do obejrzenia innych moich odcinków, gdzie tam są Counter-Strike, inne gry, openingi i tak dalej, więc myślę, że to już by było wszystko. Ja nie będę przedłużał. Ja się po prostu już z Wami żegnam, ale się głośno zrobiło. No dobra, to co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć? Raz, dwa, trzy. Relacja z PGA 2018 będzie za rok. A! Dobra, koniec. Ta-dam!